W gruncie rzeczy nie liczy się to, ile mamy instytucjonalnych kościołów. Ponieważ Kościół jest jeden, to zawsze rozproszona wspólnota ludzi, wśród których każdy jest głęboko przekonany o tym, że Jezus Chrystus jest Panem oraz jedynym Synem Bożym. Jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. To minimum i wspólny mianownik, który sprawia, że człowiek, jeśli w to wierzy szczerze, całym sercem, umysłem, duszą i żyje tym, no to wtedy ma wspólnotę, gdziekolwiek pójdzie. A przynajmniej stara się ją zaszczepić i niekiedy to się udaje. Także ktokolwiek w powyższe wyznania, wiary, że tak powiem, wierzy autentycznie, to musi mieć na względzie Ewangelię siłą rzeczy i musi mieć na względzie naukę Jezusa, której stara się wówczas trzymać. Można też być tej prawdy nieco bliżej lub dalej, lecz w każdym z kościołów każda modlitwa takiego szczerego i szczerze przekonanego człowieka oraz wszystkie rytuały pomocnicze danego kościoła, nieważne czy sam kościół w swojej doktrynie uważa te rytuały za pomocnicze czy wręcz zbawienne, to wtedy nieważne, bo wtedy każda modlitwa i tak dalej takiego szczerego człowieka ma wtedy swoje dobre działanie zwracające chwałę Bogu. Ktokolwiek dzięki takiemu życiu przez Chrystusa odda całokształtem tutejszego życia chwałę Bogu, wykorzystując wszystkie swe dary zgodnie z Bożym darem, a więc Bożą miłością połączoną z Bożą siłą, to też otrzyma odpowiednio dużo w Królestwie Niebieskim, adekwatnie do swoich zasług. Aczkolwiek tryb ewangeliczny, że tak powiem, sprawia, że wtedy człowiek tak czy siak największą radość odnajduje już w dzieleniu się owocami swych talentów i radości swego Pana, w której jest właśnie taka szczera, entuzjastyczna hojność i życzliwość. Oczywiście najlepszy byłby taki kościół instytucjonalny, który najskuteczniej zrzeszałby ludzi w imieniu tak rozumianego Jezusa Chrystusa. Inspirowałby ich ceremonią religijną i wypuszczał w świat, by tak zainspirowani i napełnieni ludzie mogli wieść życie zgodnie z Ewangelią, a więc wolą Boga Ojca, którego pełen obraz na miarę przyswajalnych dla człowieka treści przyniósł Jezus. Wtedy zamiast kazań byłyby właśnie inspiracje. Można byłoby tak wtedy to nawet nazwać. Kanye West, kontrowersyjny raper, którego widzicie właśnie na wideo, próbuje zrobić właśnie coś takiego. Taką ma inicjatywę kościelną, nową jakąś. Jemu i jego fenomenowi chciałbym właśnie poświęcić to wideo. Jeśli ktoś nie zna tego gościa, to przedstawię go pokrótce. Otóż Kanye West jest amerykańskim raperem, muzykiem, kompozytorem, producentem muzycznym, no i generalnie bardzo wszechstronnym, kreatywnym człowiekiem. Tak zwany pech chciał, że Kanye nabawił się tak zwanej choroby dwubiegunowej afektywnej. A jak każdy człowiek z tą przypadłością, nabawiał się jej podczas życia stopniowo. Ta dwubiegunowość, tak co do sedna, to znów taki wspólny mianownik wszelkich zaburzeń na tle osobowości czy na tle psychiki. Dwubiegunowość cechuje wszystkie takie tego typu zaburzenia i schorzenia. I uwaga, to, że takie schorzenia powstają, rozwijają się, chociaż trudno tu mówić o rozwoju, bo to zbyt piękne słowo, to, że takie schorzenia powstają, świadczy tylko o tym, że nasz świat jest grzeszny, zwyrodniały, mocno odłączony od Boga, bałwochwalczy. A więc ludzie wrażliwi, a jednocześnie inteligentni, a więc pozornie sprzeczni, jakbyśmy to powiedzieli, schizoidalni, są przez socjalizację w tym grzesznym świecie najczęściej rozrywani. To generalnie temat ocean, ale tak by to można streścić. Rzecz jasna, to nie znaczy, że tacy ludzie są święci. Ci tacy jednocześnie wrażliwi bardzo i bardzo inteligentni. Nie. Oni nie są święci sami z siebie. Nie, oni są jak papierek lakmusowy tego świata. Lecz sami są przecież równie podatni na grzech, czyli chybienie celu i źródła, czyli odłączenie od Boga. Ludzie z chorobą dwubiegunową znani, wymienić wam, proszę bardzo, Mel Gibson, Catherine Zeta-Jones, właśnie Kanye West, Ernest Hemingway, Zbigniew Herbert, Vincent van Gogh i tak dalej. Więcej ich jest. Mówi się, że ludzie inteligentni
są bardzo podatni na wszelkie choroby psychiczne. To nie do końca prawda, ponieważ najbardziej inteligentni, lecz przy tym niewrażliwi, to tak zwani psychopaci. I oni radzą sobie w tym świecie generalnie bez zadraśnięć i idą prosto po trupach do swych martwych celów bardzo efektywnie, zaleptując innych. Choroby psychiczne to domena ludzi, którzy są, uwaga, zbyt wyrównani, a przez to bez Boga niezrównoważeni. O co chodzi? No już wyjaśniam. Spróbuję wyjaśnić. Bóg jest nie ucieleśnieniem, a uduchowieniem, takim najszerszym, najgłębszym i fundamentalnym uduchowieniem pozornych, ogromnych sprzeczności. Pozornych sprzeczności. Być może najlepiej można byłoby te pozorne sprzeczności sprowadzić do czułości oraz jednocześnie siły. Bóg jest tych pozornych sprzeczności dopełnieniem. Z czego wychodzi miłość? Nie ma w Bogu sprzeczności, a paradoks. Natomiast diabeł, szatan, to ten przeciwnik, ten gagatek, który się od Boga odłączył. I na tym polega jego grzech. W Bogu nie wytrwał, Boga w nim nie ma. Wprawdzie nie wytrwał, prawdy w nim nie ma. Diabeł robi z siebie bożka i każdego z nas kusi, by też każdy z nas miał się za takiego samemu sobie bożka, nie? Ale uwaga, skoro Bóg jest owym źródlanym dopełnieniem sprzeczności pozornych, to ludzie, którzy są najbardziej równi, to znaczy oni właśnie najbardziej potrzebują pomocy Boga, najbardziej potrzebują tego, by to w Bogu położyć największą wiarę, nadzieję, miłość, czyli cześć. Oddać Bogu władzę nad sobą, by taki człowiek mógł w pokorze, a nie posępnej, sztucznej skromności, współgrać, to znaczy poddać się spontanicznie podleganiu prawom Boga i jego działaniu. Bo to właśnie z Boga mamy swoją najwyższą, tę oryginalną naturę. Natomiast naszą grzesznością wtórną jest podatność na odłączanie się od tej boskiej natury wychodzącej z Boga i zarastanie chwastami. Nie będę teraz wchodzić w szczegóły. Ale wszystko to jest w każdym razie potrzebne, by wyjaśnić, o co chodzi z tym Kanye Westem, który, jak wiemy, cierpi na tak zwaną właśnie chorobę dwubiegunową. On jest właśnie zbytnio wyrównany, by był zrównoważony, niepyszny i nieegoistyczny bez Boga. Jest zbyt wyrównany, to znaczy dwie zasadnicze sprzeczności, inteligencja i wrażliwość. Yin i yang, tak? Kobiecość, męskość. Choć dają mu kreatywność, choć są one równie wielkie, te dwie sprzeczności są równie wielkie i równie silnie natężone, to nie dają mu balansu, gdy Kanye jest pozbawiony Boga. I mówię, podkreślam, chodzi o odpowiedni balans, bo w równowadze nie chodzi zawsze o dokładną równość, ale o tym powiem kiedy indziej. Otóż taki człowiek jak Kanye West, bez Boga, odbija się między tymi dwoma równymi sobie i równie silnie natężonymi biegunami. Czyli na przykład raz myśli, że jest pępkiem świata, a później myśli, że jest kompletnie nic nieznaczącym gównem, przepraszam za wyrażenie. Raz myśli, że wszyscy inni też tylko dążą do pępkowania, bycia pępkami, tak na nich patrzy, a kiedy indziej myśli, że on jest z pochodzenia i przeznaczenia marnością, samą marnością, nędzą, tak? On sam. I tak samo też z innymi, tak na nich patrzy, na innych ludzi, w ogóle tak na cały świat patrzy, nie? Raz tak, raz tak. Bóg natomiast, będąc dopełnieniem owych pozornych sprzeczności, kiedy człowiek jest do niego ufnie i pokornie podłączony, że tak powiem, to wtedy Bóg sam wszystko w człowieku odpowiednio zazębia, dopełnia. Na dłuższą metę taki skrajnie wyrównany człowiek będzie niezrównoważony bez Boga, gdyż wszyscy Boga i Bożego miłosierdzia potrzebują, ale ci najwięksi potrzebują go najbardziej. Najbardziej, czego przykładem jest właśnie Kanye West. Po to, by tacy ludzie, bardzo utalentowani, nie widzieli w tych talentach asumptu do błyszczenia, dla takiego pustego chełpienia się, ale by widzieli w tych talentach chociażby możliwość dania czegoś innym ludziom i by tak rozumieli w ogóle wielkość i władzę samego Boga. W przeciwnym razie taki człowiek bez Boga pogrąży się w ciemności. O czym mówi Logion Ewangelii Tomasza, który wam też cytuję pod tym filmikiem. Największy potencjalny grzesznik to zarazem największy potencjalny święty.
bo bez Boga wszystko marnieje i wyrodnieje, a z Bogiem wszystko rozkwita adekwatnie do dobrego potencjału i przeznaczenia. Choć ostatecznym przeznaczeniem wszystkiego jest i tak radość w Panu. Dlaczego o tym wszystkim mówię? No ponieważ ludzie krótkowzrocznie atakują Kanye'ego Westa, no między innymi za jego tak zwaną chorobę i te tak zwane odpały, które miał, zanim się nawrócił na Jezusa. Tymczasem psychologia po prostu rozdrabnia to, co duchowość wie doskonale od dawna i podaje lepiej. Psychologia jest marna. Gdy wpiszecie zresztą w Wikipedię hasło zdrowie psychiczne Jezusa, to znajdziecie tam śmieszne rozprawy psychiatrów i psychologów, wśród których jedni mówią właśnie, że Jezus był typem schizotypowym, czy też schizoidalnym, a z kolei inni jak Jung, lecz nadal bez wiary w Boga, doceniają Jezusa jako idealnie zrównoważoną osobowość. I weź tu ufaj świeckiej psychologii. Oczywiście, jak mówiłem w przedostatnim bodajże, czy w przedostatnim filmiku, określenie Jezusa schizoidalnym nie jest żadną dla niego ujmą, tylko raczej obnażeniem płytkości psychologii. To jej wąskie ramy. Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że Kanye West jest Chrystusem, natomiast ma wszelkie zadatki ku temu, by być jak Chrystus. Ale uwaga, przecież wszyscy mamy Chrystusa naśladować, prawda? Zatem uczeń Chrystusa chce być zasadniczo jak sam Jezus Chrystus, ale po to, by prowadzić do Jezusa siebie i innych, gdyż tylko Jezus prowadzi do Ojca. Miejmy to na uwadze, gdy obserwujemy to, co robi Kanye West teraz. Gdy robi swoje performance po nawróceniu, udziela teraz wywiadów i mówi o swoim właśnie nawróceniu, urządza muzyczno-religijne ceremonie itd. Trzeba ostrożnie przyglądać się kolesiowi, z którym ostatnio mocno Kanye się trzyma, to znaczy chyba Billowi Oestenowi, czy jakoś tak. Znany jest on, białas, znany jest on jako pastor Ewangelii Sukcesu, czy Ewangelii Prosperity. Prosperity. Miejmy nadzieję, że Kanye zmieni Billa, czy Kanye, nie wiem, jak Kanye chyba. Kanye zmieni Billa, a nie na odwrót, tak? Ponieważ Ewangelia Sukcesu, to brzmi tutaj, kurczę, troszeczkę podejrzanie, zwodniczo. No bo Jezus mówił o pieniądzach stanowczo, nazywając je niegodziwą mamoną, no i nakreślił wyraźny rozdział, że nie można dwóm panom służyć, to znaczy Bogu i mamonie, tak? Człowiek nie powinien władać mocami odłączonymi od Boga. Nie powinien na nie patrzeć jako na odłączone od Boga. Nie powinien zanadto oddawać się czci. Czci dla takich zjawisk i pojęć jak na przykład równowaga, spójność, sukces, nawet pasja. To wszystko bowiem pochodzi od Boga, a kiedy mamy tego świadomość i nie oddzielamy ich w naszej percepcji od samego Boga, wtedy dopiero mamy prawdziwy sukces, nie chcąc swojej pustej chwały, ale w gruncie rzeczy chwaląc tego, który wszystko powołuje do życia. Także oczywiście na Billa trzeba mieć oko, na tego, co wam się kręci koło Kanye'ego Westa. Jednak kiedy słyszę takie pewne siebie, buńczuczne stwierdzenia, że oto Kanye West jest na pewno antychrystem, to mi się smutno robi. Oczywiście nie możemy podchodzić do samej jego osoby z taką pełną ufnością, jakby Kanye był właśnie samym Jezusem, lecz dopóki Kanye West zachowuje się jak jego uczeń, i prorok, to powinniśmy się cieszyć. Powinniśmy się cieszyć, że zwraca oczy ludzi ku Chrystusowi w nowy, świeży sposób. Sęk w tym, by nie zapomnieć o tym wszystkim, co najważniejsze, i mając to na uwadze, przyglądać się działalności Kanye'ego z tą uwagą. Czy z Kanye'ego wypowiedzi przebija jeszcze czasem pycha? No raz w którymś tam z ostatnich wywiadów słyszałem jego dość buńczuczną właśnie wypowiedź: jestem bezsprzecznie największym artystą wszechczasów. To już nie ma tam wątpliwości żadnych. Coś takiego powiedział. No widać, że jest tu pewnie jeszcze coś do przerobienia, ale nie powinniśmy, myślę, Kanye'ego za to osądzać, a wybaczyć mu takie grzeszki przy tym, co robi. No bo być może Jezus ma tutaj do ucięcia jeszcze parę gałązek przy nim, tak? Nie unikajmy tego, co ma pozór zła, ale miejmy czujność wobec tego, co ma taki pozór. Dla niektórych pozorem zła jest na przykład sama forma muzyki rapowej, ponieważ jest na przykład rytmiczna, a człowiek rzekomo nigdy nie powinien oddawać rytmowi, transowi, a moim zdaniem człowiek, kiedy jest zakorzeniony w Bogu, może oddawać się i transowi czasami, ponieważ wtedy się nie rozrywa, tylko wyluzowuje, ma odpoczynek, a nie rozrywkę. Nie może cały czas być człowiek napiętym, tak? Także, jeśli będziemy unikać tego, co ma pozór zła, możemy nigdy nie zorientować się, że był to tylko pozór, pod którym było wielkie dobro. Lepiej iść za tym, co ma choćby pozór dobra, lecz bezsprzecznie wszystko należy badać u źródła z ufnością w Panu Jezusie. Takie właśnie przesłanie wyraża sobą, notabene, świetny film pod tytułem Wątpliwość z 2008 roku.
o księdzu pewnym, który przy okazji polecam. Podobne zresztą przesłanie wyłania się z antyhollywoodzkiego i antymaterialistycznego szlagieru American Beauty. Pewnie znacie, który niespodziewanie prześlizgnął się niczym owca w wilczej skórze przez amerykański przemysł rozrywkowy i filmowy i na przekór establishmentowi zdobył wielkie uznanie widowni. I polecam od razu przy okazji też również film Niedościgli Jonesowie. Wszystko to są, nie są to filmy bezpośrednio takie wprost chrześcijańskie czy ewangeliczne i nie są z tego względu pełne, ale warto zwrócić na te filmy uwagę i docenić je. No okej, na czym to ja stanąłem? Na czym to ja stanąłem, jeśli chodzi o rapera Kaniego Zachoda? Kaniego Zachoda. Kanie Zachód. Kanie West. Otóż nie słyszałem nigdy, nie tylko w ostatnim czasie, ale nigdy, by sam nazwał się Kanie West Chrystusem. Nie nazwał się tak nigdy. Raczej zachęcał i zachęca do otwarcia Biblii i podążania za Jezusem. Robi to na swoim najnowszym albumie Jesus is King. Robi to na ceremoniach i w wywiadach. To już są dobre owoce, jeśli ludzie zbliżają się dzięki temu do Jezusa i cieszą się, że i Kanie go odnalazł. Tak, owszem, nie może dobre drzewo przynosić złych owoców, ani złe drzewo dobrych, lecz pamiętajmy, że również według słów Jezusa powinniśmy uwierzyć, że jesteśmy dobrym drzewem, czyli uwierzyć, że oryginalnie wyrastamy z Boga i że nie powinniśmy się od Niego odłączać, ponieważ taka wiara w to leczy. A jeśli się Ojca wyrzekamy, to stajemy się adoptowanymi dziećmi złego, dziećmi diabła, który sam się Ojca wyrzekł. A w ten sposób jesteśmy złym drzewem i rodzimy złe owoce, jako i sam diabeł jest złym drzewem. Czy wszystko jasne? Ale cóż to są owoce? No jak to? To są wszelkie wymowne czyny i czyniące swą mocą słowa. Wszelkie ekspresje, przez które przemawia charakter Boga. Miłość, kreatywność, czułość, stanowczość w tym wszystkim można by wymieniać dalej. Na razie widzę takie owoce u Kaniego Westa. Oby tak dalej. Ale żeby być nieco bardziej ścisłym, odwołam się do Ewangelii według Mateusza. Posłuchajcie, tylko uwaga. Będę robił przerwy między wersetami, by wyłuszczyć to, co najważniejsze dla tego kontekstu. No, bo wiadomo, tam w przerwach będzie, że chrześcijanie nie mogą stanowić nigdy zdecydowanej większości w świecie. Wiadomo, że będą w nienawiści, że gdyby na przykład taki ruch Kaniego ogarnął cały świat i wszyscy byliby tacy rozentuzjazmowani, no to byłoby to na pewno podejrzane. Okej, proporcjonalnie autentyczni chrześcijanie byli, są i będą mniejszością. Jak mówi Ewangelia Tomasza, błogosławieni samotni i wybrani, tak? Jezus też był w sumie osamotniony na tym świecie, bo był mocno niezrozumiany. No to dobrze, posłuchajcie. Ewangelia według Mateusza, rozdział 24. Na to Jezus im odpowiedział. Strzeżcie się, żeby was ktoś nie zwiódł. Nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą. Mesjasz to znaczy ten, który przynosi zbawienie bodajże. No więc tu widzimy, Kanie nie deklaruje właśnie, że jest Mesjaszem. Nie przychodzi też pod imieniem Jezusa, ale w Jego imieniu. Uwaga, dalej jedziemy. Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie trwóżcie się tym, nie bójcie się, tak? To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. No cóż, można ten kawałek interpretować różnie. Być może te wojny mamy już za sobą w postaci wojen światowych. Ważne jest jednak to, że nie wolno się chrześcijanom trwożyć, lękać się, bo najważniejsze to zawsze trwać w nauce Jezusa, gdyż wtedy prawdziwie się żyje i wtedy nie ma się co obawiać zwiedzonych i zajadłych. Jedziemy dalej. Wtedy, jeśli by wam ktoś powiedział, oto tu jest Mesjasz, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. A no właśnie, nie ma nowych Mesjaszy. Jeśli ktoś tak mówi, albo sam się takim ogłasza, to nie mamy mu wierzyć.
A jeśli ci fałszywi mesjasze, a nawet fałszywi prorocy będą czynić właśnie wielkie znaki i cuda, podkreślam, wielkie znaki i cuda, to tym bardziej nie mamy wierzyć. Taki sygnał, tak? No Kanye West na przykład nie robi wielkich znaków i cudów. No to dalej. Oto wam przepowiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą, oto jest na pustyni, nie chodźcie tam. Oto wewnątrz domu, nie wierzcie, albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, on the east, a świeci aż na zachodzie, on the west, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. No ciekawe, prawda, to z tym wschodem i zachodem, eastem i westem, ale według przepowiedni odnośnie Polski wschodniej, to znaczy no, Polski jako kraju wschodniego, coś tutaj duchowo już powoli bulgocze. Mamy już zaczyn duchowej rewolucji. Ciekawie się to zbiega z faktem, że błyskawica uderza tu na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, podczas gdy Kanye West nie tylko działa w USA, czyli na zachodzie, ale sam ma przydomek West, nieprawdaż? I jedziemy dalej. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. No i właśnie, chrześcijanie rzadko zadają sobie pytanie, któż może być tym sługą wiernym? Częściej wolą niestety nieewangelicznie wężyć antychrystów. Bardziej znajdują w tym większe niestety upodobanie. Chodzi o sługę wiernego, ale i rozumnego, roztropnego, czystego jak gołębica, sprytnego jak wąż, jeśli chodzi o strzeżenie się zła, pokus do pychy itd. Być może takim sługą jest lub będzie właśnie Kanye West. Okej, jest bogatym gościem, tak. A znamy przypowieść z uchem igielnym i wielbłądem? Spójrzcie jednak, jeśli ktoś jest przy kasie, a jednak nawraca się na Jezusa, nie oddając mamonie hołdu, a wręcz uderzając w materializm, a tak robi Kanye West, to jest to dobry sygnał jeszcze większej być może zasługi, niż u kogoś, kto mógłby się pysznić samym faktem, że jest na przykład bardzo, bardzo utalentowany, ale nie dorobił się forsy. Kanye jest nie tylko bardzo utalentowany, ale też jest przy kasie. No zobaczymy, jak to będzie. Zwróćmy jednak uwagę, co to znaczy na czas rozdać żywność. Tak? Przypomnijmy. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Czy chodzi o bułeczki, rybki, kuchnię tajską? No jasne, że nie. Chodzi o chleb żywy. Chleb żywy. Skoro jednak prawdziwy, a nie fałszywy prorok Jezusa, jego uczeń, skoro nie jest on większy od swego mistrza, to jak on może rozdawać chleb żywy? Jak on może rozdawać słowo życia? To oczywiste. Taki ktoś musi o odpowiedniej porze, wiedziony przez Boga i jego natchnienie, podać ludziom odpowiednią interpretację słów Jezusa, słowa Bożego, przyswajalną i odżywczą, najbardziej adekwatną do warunków, w których ludzie akurat żyją. Sługa wierny nie może oczywiście wymyślać sobie czegoś z kapelusza. Żywnością jest właśnie właściwa interpretacja Ewangelii i zainspirowanie ją do odmiany życia lub wręcz wzmocnienia w Panu. Jedziemy dalej, to jest ostatni werset tutaj. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy, mój Pan się ociąga i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, każe go ćwiartować i z obudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. No właśnie, Kanie musi być cierpliwy i nie odłączać się od Pana Boga, bo inaczej przyjdzie do niego ten Pan, który wówczas będzie jego Panem i przybranym Ojcem, gdy Kanie zapomni o Bogu, zapomni o służbie Bogu. Gdy Kanie zapomni, że jego dary, jego talenty są po to, by się nimi dzielił, więc nie jest jakościowo ważniejszy od swoich współsług. Że sam Bóg też rozdaje nam to wszystko, co nam służy i w ten sposób rządzi, więc trzeba być wdzięcznym i żyć w Bogu. Także to byłoby tyle, chyba, jeśli chodzi o Kanye'ego Westa, amerykańskiego rapera. Obserwujcie go, proszę, z ufnością i uważnością, no i módlcie się za niego.